Bracia rodzeń. Kiedyś nie było w ogóle cwaniaka. Cukrzyca to choroba genetyczna, nieodwracalna, wymagająca coraz to nowszych leków. Napełnijmy to źródło niezbędne do chodzenia, no bo jak nie napełnimy, no to padniemy. Sportowiec szczupły nagle choruje na cukrzycę typu drugiego. Ta książka jest dobra, ale trzeba wyrwać i zniszczyć cały rozdział na temat odżywiania. I trzeba to promować, co my będziemy robić. Nauka często jest jednak manipulowana i często jest robiona może nawet nieświadomo, niekompetentnie. Wolny od wszelkich objawów ubocznych tych wszystkich żelików, które musisz w siebie wlewać. Prawda się obroni, wiedza się obroni. Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. Pytanie jest trudne, ale tak naprawdę trzeba wiedzieć, co się wydarzyło i jaka wiedza była i jak wiedza się zmieniała w przeciągu lat. To tak jak my mówimy o cukrzycy typu drugiego. Kiedyś, kurczę, niestety nadal tak mówią, ale kiedyś nie było w ogóle cwaniaka. Cukrzyca to choroba genetyczna, nieodwracalna, wymagająca coraz to nowszych leków, postępująca. Nie było z tym dyskusji tak naprawdę. To się zmieniało, dlatego że nowe dowody przychodziły i dzisiaj już jesteśmy w porównaniu z tymi latami 40 lat temu na zupełnie innym końcu. Inna sprawa. Cukrzyca to choroba odwracalna, praktycznie w 90% im szybciej rozpoznasz i wprowadzisz styl niskowęglowodanowy pacjenta, tym więcej cukrzycy odwrócisz. Dwa zupełnie różne światy. Tak samo jesteśmy w sporcie. Dokładnie, mechanizm jest dokładnie taki sam, bo opieramy się na początku na jakiś tam badaniach oczywiście, ale później dorabiamy do tego pewien produkt i trzymamy się tych badań, nawet jeżeli one się zmieniają. No tak było w sporcie. No, powstały pewne założenia na podstawie oczywiście nauki, bo nie dość, że wynaleziono glikogen, czyli już wiedziano, że ta glukoza we krwi w sytuacji braku jedzenia węglowodanowego jest uwalniana z glikogenu z wątroby, a dla mięśni, dla pracy mięśni z glikogenu mięśniowego. No i to dało początek, no to dobra, jak nie ma innego źródła energii, mamy tylko to źródło energii, no to jak ono się wykończy, a biopsja pokazywała, że ono prędzej czy później ulega wyczerpaniu, no to napełnijmy to źródło niezbędne do chodzenia, no bo jak nie napełnimy, no to padniemy, nasze mięśnie przestaną funkcjonować. No to stwórzmy produkty, które są dla dobra tych, którzy szybciej wykorzystują ten glikogen. No i tak powstała cała machina, na której niestety nie uciekniemy słowa, uwłaszczyło się całe lobby produkujące te żeliki glukozowe. Rzeczywiście, słuchajcie, to miało sens. To rzeczywiście miało sens, patrząc na dane, które mieliśmy wtedy. Wtedy takim największym propagatorem był profesor Tim Noakes, który napisał Biblię, wiedza o bieganiu. Tak. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie tą książkę. Lore of Running. Dostępna na Amazonie, zamówiłem ostatnio. Gdzie było jasno napisane, należy sportowcom polecać diety wysokowęglowodanowe zarówno ze względu na korzyści sportowe, jak i zdrowotne. Tam nie było żadnych wątpliwości. No i rzeczywiście ta książka, która jest Biblią wśród biegaczy, była bardzo długo taką podstawą wiedzy na temat sportu i wyboru diety dla sportowców. Ale no... Odpowiedź jest prosta. Macie dwie możliwości. Jeżeli połkniecie niebieską tabletkę, pozostaniecie w Matrixie. A co jeśli wybierzecie czerwoną? Opuścicie Matrix, ale jedyne, co możemy Wam obiecać, to prawda i tylko prawda, nic poza nią. Ale obiecujemy, że prawda wyzwala i pomaga żyć pięknie. Więcej na ten temat w książce Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Zapraszamy. Dzisiaj już wiemy trochę więcej rzeczy, ale i fajne jest to, że ci najwięksi propagatorzy, chociażby tak jak profesor Tim Knowles, który przebiegł 70 maratonów w życiu, który był sportowcem i propagatorem sportu i stylu wysokowęglowodanowego w sporcie, zachorował nagle na cukrzycę typu drugiego. No wyobrażacie sobie sytuację. Sportowiec szczupły nagle choruje na cukrzycę typu drugiego i zaczyna się budzić, no bo nie na to się pisał.
I okazuje się, że dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że profesor Tim Noakes wraz z kolegami takimi jak Jeff Wolek, tak jak dr Finney, którzy są takim filarem stylu życia niskowęglowodanowego w sporcie, no przepraszali za to, że popełnili błąd, że nie wiedzieli. Nawet jest taki film na YouTubie, gdzie profesor Tim Noakes wyrywa strony z tej książki, którą napisał i mówi, ta książka jest dobra, ale trzeba wyrwać i zniszczyć cały rozdział na temat odżywiania. Dlatego to, słuchajcie, ważne jest, żeby każda, jakakolwiek osoba, która przekazuje wiedzę, żeby była wolna od jakichkolwiek wpływów, bo jeżeli jesteśmy uwiązani w pewne relacje, sponsoring i tak dalej, no to nie unikniemy przed naciskiem tych producentów na przykład napojów energetycznych, czy napojów właśnie tych żelików i innych do ładowania węglowodanów, żebyśmy mówili o tym dobrze. Niezależne jednostki, takie jak my, możemy mówić to, co chcemy, nawet jeżeli dana prawda nie podoba się jakiejś grupie producentów. Dlatego wielki szacunek dla Tima Noakesa, bo on zrewolucjonizował podejście do sportu, zwłaszcza, że on miał nacisk z własnej firmy. No przecież stworzyli swoją pierwsze jakiś taki żelik do uzupełniania glukozy i on położył tą firmę, przyznając się do swojego błędu. Wielki szacunek i myślę, że wielu influencerów powinno pójść tą drogą. Zresztą po tym, jak zaczął zmieniać zdanie na podstawie wiedzy, był bardzo napiętnowany przez to środowisko wysokowęglowodanowe. Wręcz uważano, że powinien siedzieć w więzieniu. Przetrwał to, no bo prawda się zawsze obroni i dostarczył nam dowodów na to, że jednak ten wybór niskowęglowodanowy jest bardzo dobrym wyborem dla sportowców i trzeba to promować, co my będziemy robić. Ja myślę, że też całe to środowisko sportu, czyli nauki odnośnie konieczności ładowania węglowodanów jest ważne, żeby wiedzieć, jakie tam walki są w środku, że nauka często jest jednak manipulowana i często jest robiona może nawet nieświadomie, niekompetentnie. O co mi chodzi? O to chodzi, że naprawdę musimy sprawdzać jakość nauki, musimy sprawdzać pewne rzeczy, bo jeżeli porównamy styl niskowęglowodanowy w sporcie ze stylem wysokowęglowodanowym, ale nie włączymy w to wiedzy, że ci na stylu niskowęglowodanowym muszą się zaadoptować przynajmniej kilka tygodni, żeby wrócić do swojej wydolności fizycznej, no to badania będą niemiarodajne. Chodzi o to, że wszelkie badania, które pokazują, że styl niskowęglowodanowy jest gorszy od stylu wysokowęglowodanowy, są tak skonstruowane, że organizm nie zdążył się zaadoptować, czy nie dano szansy nawet temu sportowcowi, żeby dorównał temu, który ładuje węglowodany. I teraz konkluzja jest taka, jeżeli nawet w danym badaniu styl niskowęglowodanowy wyrównuje się, ale nie przeważa stylu ładowania węglami, to i tak jest według mnie przewagą, no bo jesteś wolny od ładowania, wolny od zwiększonego ryzyka insulinooporności i cukrzycy, no generalnie wolny od wszelkich objawów ubocznych tych wszystkich żelików, które musisz w siebie wlewać. Dokładnie tak. I jeszcze skoro mówimy o tym kontekście, co się zmieniło w czasie, no to już wiecie o tych, wiecie, połączeniach biznesu i ze sportem, ale zmieniło się przede wszystkim to, że dowiedzieliśmy się, jak działa organizm, że nie tylko ten glikogen mamy w sobie do wykorzystania, tylko jeszcze na sobie, mimo że możemy być najszczuplejsi i wysportowani, to nadal mamy sporo energii w postaci tkanki tłuszczowej, tylko że ten dostęp do tej energii jest zablokowany poprzez ładowanie węglami. I to się zmieniło, to podejście, że tylko glikogen i świetne badania powstały na ten temat, badania, które umożliwiły rozwój tej metody diagnostycznej, jakim jest biopsja, bo można było pobrać biopsję, czyli kawałek mięśnia u sportowców na stylu niskowęglowodanowym i wysokowęglowodanowym, porównać te mięśnie i zobaczyć, jak wyglądają zapasy glikogenu. Okazało się, że mimo długiego dystansu i naprawdę porządnej aktywności fizycznej, zapasy tego glikogenu u osoby niskowęglowodanowej nie wyczerpały się, więc organizm przełączył się na tryb spalania tkanki tłuszczowej i to jest coś fenomenalnego, więc prawda się obroni, wiedza się obroni i fajne, żebyśmy, jeżeli chcesz rozpocząć zawodowo sport, bo jest to twoja pasja, to miej w głowie, że podejście wysokowęglowodanowe jest podejściem
jedną z opcji, ale przestarzałą opcją i weź pod uwagę styl niskowęglowodanowy, jeżeli chcesz osiągać wyniki na najwyższym światowym poziomie. I rekomendacja filmów do obejrzenia, to ja rekomenduję, bo coraz więcej pytań w tym temacie się pojawia. Keto, a kamienie w pęcherzyku żółciowym, rekomenduję, obejrzyjcie, zobaczcie, czy można, czy nie. A jeżeli Was zainteresował ten temat i nie wiecie, jak zacząć, to ja polecam ten film, jak zacząć 2 talerze niskowęglowodanowe, czyli co na te talerze wrzucić, żeby wejść w styl niskowęglowodanowy, no i dłużej żyć, bo to się ewidentnie wiąże z dłuższym życiem.